Moi drodzy, Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej, tajemnica ustanowienia tych sakramentów, które potwierdzają, uobecniają i wprowadzają człowieka w tajemnicę Bożego życia, sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii. Spróbujmy rozważyć przez chwilę prawdę o Eucharystii. Może w świetle tego swoistego refrenu tego roku, kiedy przypominamy sobie, dzielimy się tym, że uczestniczymy we wspólnocie Kościoła. Tajemnica wspólnoty Kościoła przeżywającej, gromadzącej się, czerpiącej z Eucharystii. To może być pytanie czy określenie trochę takie ponad głowami, ale gdybyśmy zadali sobie pytanie, a co oznacza dla nas uczestniczenie we wspólnocie życia? Co oznacza dla nas uczestniczenie we wspólnocie miłości? Przede wszystkim będzie to bardzo oczywiste stwierdzenie. Nie chcemy być sami. Potrzebujemy innych. Żyjemy dzięki innym. Kochamy dzięki innym. Kochamy innych. Inni kochają nas. I to tworzy, to stanowi to piękno, to bogactwo, tę wartość życia. I kiedy dzisiaj rozważamy te teksty Pisma Świętego, chociażby poprzez ten ewangeliczny opis ostatniej wieczerzy i ten obrzęd, to wydarzenie, kiedy Jezus umywa nogi swoim apostołom, to przypominamy sobie i uświadamiamy, że to uczestniczenie we wspólnocie Kościoła po pierwsze zaznacza się właśnie w tym, że jestem ja i są inni. Są moi bracia i siostry. Są ci, którzy również wierzą, tak jak i ja, którzy pragną tę wiarę pogłębiać, tak jak i ja, którzy niosą niejednokrotnie wiele pytań, tak jak i ja. Tajemnica wspólnoty, którą można dostrzec i którą chociażby Eucharystia wyraża i w tym. Jesteśmy w tym czasie, w tym miejscu razem. Kiedy wychodziłem tutaj i przechodziłem przez katedrę, jest wielka radość. Tyle nas jest. Ale w liturgii jest przecież chociażby to zaznaczone i w tych pozdrowieniach, kiedy ja powiedziałem pokój z wami, odpowiedzieliście, wyrażamy, wchodzimy w swoisty dialog i potwierdzamy, tak, jesteśmy tą wspólnotą tutaj zgromadzonych. Ufam, że każdy z nas gdzieś w głębi swojego serca może powiedzieć, dobrze, że tu jestem. Chociaż każdy z nas ma swoje bogactwo doświadczeń, pragnień, oczekiwań, może dziękczynienia. Ale to również jest to nawiązanie i to przypomnienie, chociażby do tego, o czym dzisiaj mówiło to pierwsze czytanie. Ta księga wyjścia, ta historia Paschy, tej wieczerzy paschalnej tam w Egipcie, tego baranka paschalnego, tego Boga, który przechodzi. I sobie uświadamiamy, że w to, co po ludzku jesteśmy w stanie zauważyć, jest wpisany dar duchowy, dar wieczny, dar Boga. On się może nieraz wyrażać i w tym, co może nawet wydawało się tak oczywiste, kiedy tutaj był komentarz przed Eucharystią i kiedy było wspomniane, że w takich intencjach będzie sprawowana msza święta. Pewien dar ducha, modlitwy. Nieraz zapewne macie też i to, kiedy jesteście jako małżonkowie, mama i tata, może z dzieckiem, narzeczeni też. Trzymacie się za rękę. I ten dotyk nie jest tylko zewnętrznym gestem. Jest takim wyjątkowym potwierdzeniem, wyrażeniem i wdzięczności, ale i tęsknoty. Niech to trwa, niech to wypełnia, niech to mnie przenika. I to przecież się tutaj realizuje. Również chociażby i w tym, kiedy
w ramach aktu pokuty, żeśmy wypowiadali słowa spowiedzi powszechnej w tej drugiej części. Wypowiadaliśmy słowa o to, abyśmy się nawzajem za siebie modlili, aby to był Boży czas. Przywoływaliśmy wstawiennictwa naszych świętych patronów. Bądźcie z nami, oni są, tylko my sobie potrzebujemy to przypomnieć. Jakże to jest niesamowicie cenne i ważne, również chociażby biorąc pod uwagę ten moment, który teraz tutaj przeżywamy, liturgię słowa. I wielkie przypomnienie czy przestroga dla mnie. Nie zagadaj. Poważne jest to, co Bóg powiedział. I to, co dotrze do ciebie, kochana siostro i kochany bracie. Właśnie w tym słowie, w tej historii, w tym doświadczeniu. Bóg jest i działa. I to jest jeszcze kolejny motyw, który przeżywamy zawsze, że to uczestniczenie we wspólnocie Kościoła tutaj na Eucharystii jest związane z tym, co ludzkie. Jest wyrażone w tym, co duchowe, ale przede wszystkim siłą, mocą jest Bóg. Słowa są za małe. To, co święty Paweł tutaj przypomniał dzisiaj w drugim czytaniu, to, co będziemy tutaj przeżywać w Eucharystii. Słowa Chrystusa, to jest ciało moje za was wydane. Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Krew moja za was wylana. Jestem. Żyję, działam, kocham. To są nasze słowa. Ale może przede wszystkim potrzebujemy świadectwa tych, którzy są obok. Potrzebujemy słowa, które nas zachęca i może nieraz nas po prostu zatrzymuje w pewnym miejscu, w tym czasie, żebyśmy tutaj byli. Może nie będzie nadzwyczajnych okoliczności, ale nadzwyczajne, wieczne tajemnice i dary tutaj się uobecniają. I to jest to piękno, to jest ta wartość. To jest ta cała nadzieja, która płynie z tego sakramentu zawsze. Ale jeszcze przywołajmy jeden motyw, który za chwilę się tutaj będzie wyrażał w obrzędzie obmycia nóg 12 mężczyznom. Zobaczcie, jest jakby nawiązanie do tej tajemnicy, tych trzech swoistych momentów, o których tutaj wspomniałem. Żeby obmyć komuś nogi, trzeba dotknąć swoistej tajemnicy i historii jego życia, którą wyrażają stopy. Może w takim naszym normalnym życiu wydaje się to aż tak nieprzemawiające. Ale ci z was, którzy brali udział w ekstremalnej drodze krzyżowej, którzy brali udział w pielgrzymce, co mówią stopy? To jest doświadczenie życia człowieka. Są tacy, którzy idą z lekkością. Są tacy, na których stopach są ślady drogi, którą przeszli. Ale przede wszystkim, kiedy się to widzi, kiedy się dotyka, kiedy Chrystus mówi, ucałuj to, a więc uszanuj. Dostrzeż w tym to, co jest właśnie tą tajemnicą życia. Jakże to jest tutaj ważne i potrzebne, jakże to jest wyjątkową siłą wspólnoty wiary, kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy jesteśmy dla siebie, kiedy wiemy, my wszystkiego nie zrozumiemy. Dzisiaj żeśmy szli tak samo do tej katedry, może żeśmy postawili stopy na tych samych kostkach i płytach wokół katedry. Ale to przecież my żeśmy nieśli historię naszego życia, naszej wiary, naszych tęsknot, naszych pragnień, może naszego smutku. I kiedy człowiek sobie uświadamia nawet w takim prostym geście, a tym bardziej, kiedy odwołując się do tej historii Księgi Wyjścia, kiedy sobie uświadamiamy, co przeszedł ten ktoś. Niejednokrotnie dla wielu są tutaj młodzi, bardzo młodzi. I doświadczenie pielgrzymki pokazuje, że takie kilkuletnie dziecko wręcz przechodzi pielgrzymkę dwukrotnie, bo tutaj jest z przodu, z tyłu, przebiega, pobiegnie za rów, wróci. Starszy sobie myśli, Boże, skąd ta siła?
historia. I znowu, jakże ważna, jakże potrzebna, biega. Ale jest spokojny i bezpieczny, bo obok jest mama i tata, albo rodzeństwo. Na tej samej drodze, może inaczej stawia kroki, w inny sposób tego doświadcza. Ale jest. I to jest to wyjątkowe potwierdzenie. To jest to przesłanie, które płynie z tej historii Egiptu i tej wieczerzy paschalnej. Bóg mówi, jestem. Przejdziemy razem tę drogę. Tak jak mówi dzisiaj tutaj, jestem. Ten chleb i wino, który za kilkanaście minut się tutaj pojawi na ołtarzu, jest przecież właśnie takim jakby naszym śladem i znakiem naszej stopy, naszego życia, doświadczenia naszej wiary. A Bóg mówi, biorę to i co więcej, uczynię z tego, jak stopy zwiastuna. Idź i będziesz dla innych jak blask. Uczynię z tego, jak stopy posłańca nadziei, który jak przyjdzie, jak anioł, będzie znakiem Bożych darów. Tak jak Maryja, tak jak Józef, nie wszystko potrafili zrozumieć, ale przyjęli z wiarą. Idź, bo ja to czynię tajemnicą mojego życia. Dziękujmy za to, że możemy w tym trwać. Dziękujmy za tę wspólnotę Kościoła, jaką tworzymy. Za to, że Bóg ją zespala. Za to, że Bóg ją poprowadzi, że nas poprowadzi. Za to, że On nas umacnia. Ciało i krew Chrystusa, a wcześniej chleb i wino. Bóg ma tę moc, aby ślady naszego życia stały się znakami Jego życia. I niech nas prowadzą, umacniają i wspierają innych.